Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony LukeMody. Witajcie po raz kolejny w Shipwrecked po nowym update'cie Wilbur kontra The Vulcano. No i cóż, jak sama nazwa mówi, mamy nową postać dodaną do gry i jest nią Wilbur. Moi drodzy, Wilbur prezentuje się w ten oto sposób. O właśnie, został nam, jak widzicie, już tylko jeden slot, czyli podejrzewam, że to będzie właśnie pirat Woodlex, tak? No i co, już mamy tutaj Wilbura. Wilbur już był stworzony przez chociażby Nastera i myślę, że Nastera Wilbur wyglądał o wiele ciekawiej niż ten. Już bynajmniej po samym opisie nie potrafi mówić, potrafi biegać i jest po prostu małpą. The Monkey King. Moi drodzy, jest to kolejna w sumie prosta postać. Cóż, moi drodzy, zobaczmy, jak on nam tutaj prezentuje się w grze. Nie ma tutaj co o Wilburze za dużo opowiadać. Standardowe powitanie, jego statystyki: 175 głodu, 150 punktów poczytalności, 125 punktów zdrowia, czyli dość mało. Wygląd, no jak na króla małp przystało, ma koronę. Mogę powiedzieć tyle, że mimo tego, że ma koronę, nie ma takiej cechy jak co niektóre postaci z modów, że nie może nosić nakrycia głowy. On może. Czyli nakrywa po prostu koronę. Mogli tutaj chociażby właśnie dodać coś, że ta korona jest jakimś jego specjalnym itemem, tak? Który na przykład zwiększa poczytalność w ten sposób. No niestety nie ma tego. Małe tutaj proste wdzianko, jakąś koszuleczkę z powiniętymi rękawami. Naprawdę prosta grafika, nic specjalnego. Trochę pomazany na głowie i na całym ciele. No i mamy tutaj taką małpkę, nie ma żadnego właśnie specjalnego itemu. Nic w sumie, co można byłoby tutaj jakiegoś ciekawego o Wilburze powiedzieć. Tak, oczywiście ma dźwięki. Oczywiście też jakiegoś instrumentu, nie powiem wam tutaj jakiego. Nie wiem, nie znam się na instrumentach aż tak dobrze. Mimo to, choć ma te właśnie dźwięki, to tak jak możecie zauważyć, nie ma żadnego tekstu, tylko o, ach, ach i tego typu. Co chciałem pokazać? Chociażby, moi drodzy, to. Właśnie tutaj mamy normalny jego bieg. Ale gdy pobiegniemy troszeczkę dłużej, nic nie wciskając, po prostu wystarczy, że będziemy biegli, kontynuowali nasz bieg, Wilbur zacznie popylać na czterech łapach, trzymając właśnie śmiesznie broń czy cokolwiek innego, co mieliśmy wcześniej w dłoni, w swoim ogonie. No i to jest w sumie jego jedyna zaleta, prędkość. Nic nie wiem o tym, żeby zużywał szybciej głód. Możliwe, że jak biegnie, to coś te punkty głodu szybciej uciekają, ale tak poza tym nic więcej. Możemy oczywiście tak biegać w nieskończoność, Wilbur się nam nie zmęczy. To o Wilburze już by było wszystko, nic więcej nie mogę wam o nim powiedzieć. Jeżeli ma jakieś ukryte cechy, to na pewno się o nich dowiem, chociażby sami będziecie mogli mnie poinformować o tym w komentarzach, jak zwykle. No i cóż, piszcie, co myślicie o tym Wilburze, czy warto grać tym Wilburem, czy może Nastera zmodowanego, gdyby Naster choćby dodał nawet właśnie tą możliwość, tą opcję szybkiego biegania z tym przekładaniem itemów do ogona, to by było już naprawdę rewelacyjnie. Cóż, na koniec może dodam, że twórcy Clay chyba lecą sobie troszeczkę w kulki, tworząc takie proste postaci bez właściwie żadnych cech dodatkowych ani itemów. Tak na jedno kopyto, można powiedzieć. Co z takiej postaci mamy? Oprócz tego, że jest inny wygląd bohatera, którym gramy, nic nie zyskujemy. Po prostu jest odhaczone, że jest nowa postać i tyle. Także nie wiem, czy to idzie w dobrym kierunku. Mam nadzieję, że ta ostatnia, ten Woodlex, będzie tak odpicowany, że naprawdę każdemu z nas będzie chciało się z nim grać i nie będziemy mogli się do niczego przyczepić. Także ode mnie to już wszystko w tym odcineczku. Jeżeli wam się spodobało, zostawiajcie łapki w górę, piszcie komentarze, udostępniajcie, subskrybujcie po więcej. No i cóż, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć, miłego.